Hej, moi kochani, witam serdecznie, tak tutaj Hantaa i to jest Light Matter, właściwie to będzie już ostatni odcinek Light Matter, dlatego że właściwie kończymy już tą grę, ale zanim przejdziemy do gry, uwaga, ogłoszenie jeszcze szybkie, jak ktoś jeszcze nie wiedział, nie słyszał, to jest ostatnia szansa, dzisiaj w sobotę o 16 godzinie będzie stream charytatywny na kanale Tivol, na którym pojawia się ja, Ania, Martyna, no i oczywiście Tivol przede wszystkim, więc no jakby zapraszam, 16 i będziemy zbierać pieniądze na operację naszej przyjaciółki Patrycji. Już wam wcześniej wspominałem, wszystkiego dowiecie się też na streamie, także zapraszam. I powinienem teraz tu zrobić jakieś cięcie czy coś, ale bez sensu jestem na tym samym ekranie. Dobra. Virgil się na nas wściekł za to, co zrobiliśmy. You must do as I say. We need to fix the shadow anomalies, not kill ourselves. No dobra, bo tu... Czy to jest wieżyczka? O Boże, to jest wieżyczka z Aperture i taka kostka, kostki tam były. Okej, ładnie. Tutaj w ogóle jest ten jeden z tych moich dziabągów, który muszę sobie zabrać. Tutaj też jest również jeden, bo widzicie, że tu można... Aha, to trzeba pewnie czymś przełączyć. Zapewne tymi drzwiami. Okej, dobra. No więc tak, ostatnio żeśmy zrobili coś, czego on nie chciał, żebyśmy robili. Poszliśmy do... przez przypadek w sumie znaleźliśmy się w tym gabinecie Artura, tego, który zdradził tutaj, chciał wszystkich pozabijać. Coś tam uruchomiłem, no i jakby częściowo te anomalie cieniowe znikają, ale nie wszędzie, właściwie tylko tam gdzieś poznikały te anomalie cieniowe i po cieniu można było przejść, a tutaj reszta działa tak jak wcześniej działała. A, szlak. Szybko się strasznie... Nie zdążyły się drzwi otworzyć, a już się przełączyło. Dobra. Tutaj niewiele możemy zdziałać z tym jednym tak naprawdę. Popatrzcie, że tutaj blisko już jest ściana i tych drzwi nie otworzymy. Otworzymy te drzwi. Tylko co nam to da, skoro tam nam to nic nie da. Spróbujmy jednak przeskoczyć tu i zobaczyć, czy możemy coś zrobić tutaj. Poza tym, że mamy... Taki jeden. Aha, możemy go stąd znieść, co już jest pewnego rodzaju, no, opcją, możliwością. Tu sobie przeskoczymy. Tutaj trzeba uważać, bo kurczę, tak to postawiłem, że można wziąć umrzeć. Niechybnie. Dobra. To sobie zrobimy tak. Tutaj to do niczego nas to nie doprowadzi. Tu możemy otworzyć drzwi. To już jest pewnego rodzaju sukces. Tylko co z tymi drzwiami? Ja sobie tak to otworzyłem, ale one mi się tutaj no właśnie zamkną. Nie jestem tak naprawdę w tym samym miejscu, w którym byłem przed chwilą. Co tu z tym zrobić? To jest dobre pytanie. Tell me, journalist. In your day-to-day life, do your bosses hate you? Based on your recent behavior, you seem to be extremely impatient, unable to take orders, and have a ridiculous urge to push buttons. Tak, ale generalnie tu możemy sobie... Czemu to się na czerwono świeci? Przepraszam bardzo. Z jakiego powodu? Aha, to musimy postawić tutaj, żeby te drzwi były otwarte cały czas, a ten drugi sobie weźmiemy i gówno zrobimy, bo tutaj nie ma mostku. Czyli te drzwi donikąd nie prowadzą, a świetnie, dobra. No to był mój jedyny plan na obecną chwilę, nie wiem co dalej. No, weźmy go... Tego... Przejdziemy tu i co? No, zobaczymy sykator z wodą i to jest w sumie tyle, co możemy zrobić. Przydałoby się tego jednego jeszcze stąd wyciągnąć, bo na pewno będzie nam potrzebny, ale w tym celu byśmy musieli jakoś otworzyć te drzwi. No ale no właśnie. To źródło światła nam tutaj znika. Się robi to pewnego rodzaju problem. Chyba że zrobimy to w ten sposób, jak wcześniej robiliśmy. Bo ta wiązka światła sama z siebie też wytwarza światło. I dzięki temu możemy troszeczkę to wysunąć. I jest! Udaje się. Co prawda jest to bardzo na krawędzi wszystko. Ale jednakowoż popatrzcie, że udało się. I proszę bardzo, jest i wieżyczka, i kosteczka z Aperture Labs. Dobra. Z tym możemy pewnie stąd wyjść bezproblemowo. Tak, możemy. Dziękuję. Teraz sobie to oczywiście obejdziemy, bo inaczej tego nie zrobimy. I możemy podejść tutaj, zobaczyć co się dzieje. Aha, to są te drzwi. No, tutaj dalej oczywiście nie za bardzo pójdziemy gdziekolwiek, ale to nic nie szkodzi. Dlatego, że... Okej, dobra. Nie ryzykując, nie kombinując, przejdziemy tędy. A co przepraszam, mam zrobić? Jakbyś mi tu pozwolił po prostu pootwierać te wszystkie drzwi, to nie byłby problem. A tak to co? Tak to ja się muszę... Kurde! I znowu zapomniałem, że tego tak nie przeniosę, no bo przecież trzeba przeskoczyć. Czy muszę go sobie przenieść tam, ale... Po prostu zrobimy to tak. Na razie weźmiemy tego, przeniesiemy to. Dupa tu, przecież ja to muszę mieć tam u góry. Przeniesiemy sobie to tu. To oczywiście jest wszystko powyłączane, ale to nic, dlatego że tu przeskoczymy. To przeniesiemy tu. Drzwi się otworzą, to się zrobiło, otworzyło. Teraz znowu przeskoczymy tu. Strasznie dużo łażenia. I jesteśmy, dobra, fajnie, możemy iść dalej. W końcu. Teraz... Zakaz używania kaset, kurwa, magnetofonowych. Faktycznie bardzo potrzebny. O, proszę, jak ładnie. Tu nam się połączyło. Co prawda jakiś słup nam tam stoi na drodze. Słup. Ale już jest ok. To możemy sobie stąd zabrać. Tu jakaś kaczucha, widzę. Nie wiem, czy ona jest z gumy, ale tu jest jakieś świecące płyny. Świecące płyny tutaj są. Jest ich całkiem sporo. Widzę różnych świecących urządzeń. No i proszę bardzo, gdzieśmy się doprowadzili do końca. Dlaczego? No nic, generalnie, słuchajcie, to są ostatnie zagadki już tej gry, już zbliżamy się mocno do końca, ja wiem, że ten odcinek będzie taki dosyć króciutki, ale wiecie. Dlatego też pozwoliłem sobie na to długie ogłoszenie. Lampa znowu. The initial blast would have killed 290 workers in the facility. The ensuing rock slide would have killed another 80 at the surrounding outpost. In total, 370 dead, all by Arthur's hand. Okej. Pytanie, co robi ten... Aha, tutaj mamy jakieś takie windy. No tu jest przełącznik i chciałbym wiedzieć, co on robi. Tutaj może go widzę też wejść. Yes, journalist, I know. You're in your natural habitat, the office. But please control your insatiable desire to sit down and play with words. Tym bardziej, że tutaj na tym fotelu jest też ta anomalia cieniowa, widzę. O, teraz ją widać. Ale tu w ogóle jakieś taka niby tabelka bohomazy, a tu nagle jakaś zaszyfrowana wiadomość za pomocą kwadratów, trójkątów i innych kresek. A chyba każdy się w coś takiego bawił. Mi się kojarzy, że tak, my chyba z ziemniakiem w podstawówce siedzieliśmy przez 3 lata razem w jednej ławce. No i różne mieliśmy pomysły, naprawdę różne, można by długo wymieniać, ale teraz właśnie mi się przypomniało, że my kiedyś mieliśmy swój chyba z ziemniakiem właśnie, mogę się mylić, ale mi się wydaje, że z ziemniakiem mieliśmy swój własny, wiecie, alfabet zrobiony z jakichś tam innych znaków. Pamiętam, że jedyne co pamiętam to, że Z wyglądało jak N, Z wyglądało jak eń, po prostu z jedną kreseczką, a ży z kropką to było N z dwoma kreseczkami zamiast jednej. No, ale generalnie tam to było jedyne takie, co kojarzyło się z literą, a większość to były jakieś takie zupełnie inne kształty. Light matters as truth shines on shadowy Arthur. Aha, źródło możemy sobie przemieścić. Światła, dzięki temu to możemy przemieścić tutaj. O, i nam się połączy, dobrze. Tu również możemy przeskoczyć i użyć pewnie drugi raz tej samej windy, jakbyśmy chcieli. Chociaż na razie nie wiem do końca, do czego mi to potrzebne. Dobra, tutaj jest coś takiego. No nic, no idę na razie tak jak mi to pokazuje. Aha, tam jest wyjście po prostu. Niby mógłbym... Chyba wiem, do czego to dąży. Chociaż tutaj dalej mogę pójść. No właśnie, ale nie mogę już przejść tędy, nie? I potrzeba byłoby mi tą lampę tam połączyć, ale wcale jej tutaj nie będę widział wtedy. No właśnie, bo ta lampa jest tu. You know, I have read the journalist's creed, journalist. It needs an update. Accuracy, fairness and a distrust of Arthur are the fundamentals to good journalism. Zrobimy sobie tak, wrócimy tu. No wydaje się być to strasznie proste, a te zagadki tutaj na końcu nie są wcale proste. No właśnie, tutaj... A, no tak, bo ja... Dlatego, że nie przemieszczę tego tam dalej. Potrzebuję tak naprawdę... Źle to chyba przemyślałem, dobra. Chyba w drugą stronę tak naprawdę muszę to zrobić, czyli... Tak jak miałem tu... Przełączmy, wróćmy do tego pierwszego. Właśnie jakby skomplikowaność tych zagadek polega bardzo często właśnie na tym. Czyli niby nam się wydaje, że jest ok, dążymy do czegoś, za chwilę tak, a nie, dobra, czekajcie, to musimy się jakby cofnąć o dwie akcje w tył i dopiero wtedy to przemyśleć jeszcze raz. Bo tutaj no... Tutaj i tak nie mogę z tym przeskoczyć za bardzo. Tutaj to przydałoby mi się reflektor po prostu. No właśnie. Keep in mind, Arthur built that makeshift suicide machine. So in a few years, when you've lost your hearing, eyesight, and mind, just remember you have Arthur to thank for that. And yourself. Czyli tak naprawdę musimy przemieścić reflektor, czyli go cofnąć tu się. Wtedy to nam się... Tutaj się nie da wejść, nie? No właśnie. To nam się zrobi tak. Tu mamy reflektor. Bo musimy to... A nie, czekajcie, tego nie będziemy przemieszczać. Aha, tylko musimy mieć w jakiś sposób źródło światła tak, żeby móc bezpiecznie przenieść reflektor i nie martwić się o to, że się coś tu nam zesro. Czyli tak naprawdę tu potrzebowałbym mieć światło, ale nie, to nie tak, to nie będzie działać. Jak to powinno działać? Bardzo dobre pytanie, bo jeżeli ja teraz ten reflektor stąd zabiorę i poświecę sobie na przykład tu, to przecież ani tego nie przejadę, ani nic. Potrzebowałbym mieć to coś tu, żeby mi tą ścieżkę oświetliło, ale tego nie mogę tu przenieść przecież. Nie przeniosę tego, bo nie ma takiej opcji. Chyba że jeszcze raz się cofniemy. Ale nie, to wcale tak nie da. Nic nam to nie da. Jakby cofnąłem się w ogóle do samego początku, nie? Myślałem, że sobie tak pójdę po prostu, ale nie, to też nic nie da. To nie pomaga. Aczkolwiek możemy to zrobić tak. Tylko teraz nie mamy się jak przenieść za bardzo. No ale spróbujmy. Reflektor przewieziemy sobie tam. No i właśnie, tu zostaliśmy totalnie bez światła. Nic nam to nie da już teraz. No człowiek przez chwilę myśli, że wie co robi, a potem się okazuje, że totalnie nie wie co robi. I chyba już zacząłem tak mieszać, że sam już nie mam pomysłu co tu powinienem zrobić. Tu wcale tego nie mogę przemieścić. Tak naprawdę ten reflektor daje ogrom. Daje bardzo dużo. I bez niego to będzie trochę kupa. Tu nie mogę przejść bez tego reflektora. Tu mogę sobie przeskoczyć, ale nic mi to absolutnie nie da. Bo tak naprawdę tego czegoś nie mogę stąd w ogóle wyciągnąć. No bo dwie po prostu są przepaście. Tutaj nie ma raczej nic więcej. Dobra. No to nic. To w takim razie... Skoro tak... To czy powinniśmy się cofnąć jeszcze raz do... jakby początku. Tu jest drugi przycisk jakby do tego samego, tak? Aczkolwiek no... to mi pozwoli znowu... Dobra, muszę to przemyśleć. Dobra, coś wykminiłem, ale musimy sprawdzić moją teorię. Czyli teraz tak, tu mam rozstawiony... Reflektor jest położony na windzie. Tu mam ten jeden dziabąk do przekazywania światła, drugi jest tam, żeby mi otworzyły tamten korytarz. Jeżeli teraz puszczę reflektor, żeby tam przejechał, no to tutaj nie mam jak przejść ani tędy, ani tędy. Ale pomyślałem, że przecież tam jest drugi przycisk, który zresztą widać stąd. I w tym momencie reflektor oświetla mi tą drogę. I zarówno reflektor, jak i to. Przecież mogę tu przeskoczyć, podejść tu i przeskoczyć tędy, bo to jest drugie przejście, nie tylko w tym miejscu. I teraz... wysłać sobie reflektor na drugą stronę. I ciach, proszę bardzo. Już biegnę. No i tu mam połączone wszystko. No właśnie, tu jest tak. I teraz tak zasadniczo to muszę przemieścić sobie aż tutaj. Żeby mi ta ścieżka tutaj robiła robotę i tak naprawdę tym reflektorem sobie tutaj oświetliłem drogę i można wyjść. Nie było to takie straszne. O, znowu schody. Dawno schodów nie było. Jezus Maria, pantofle któraś dziewczyna zgubiła. Torebkę z kostką Rubika. Dobra, słuchajcie, nowa zagadka. Właściwie to jest chyba już ostatnia zagadka w grze. No właśnie, zbliżamy się do tego całego źródła. This time we cannot afford it. If anything goes wrong, you will not only put me and yourself at risk. Everyone at the outpost, including James, will also be in peril. The core is powerful. Do not underestimate it. Dobrze. No więc tak, mamy tutaj zagadkę i szczerze wam przyznam się tak, ja już ten fragment nagrywałem i nie poradziłem sobie z nią, ale nagrywałem to późno w nocy, gdzie byłem już mega zmęczony i zgadnijcie, co się właśnie dzieje. Jest późno w nocy, jestem mega zmęczony. Pozwoliłem sobie przy tej jednej zagadce, bo naprawdę długo nad nią siedziałem i nie rozwiązałem jej, chociaż byłem blisko, jakby wiedziałem mniej więcej o co chodzi, ale no tutaj mamy reflektor, możemy sobie tam pójść. Tu jest korytarz, no i tak naprawdę, czekajcie, właściwie to możemy zrobić tak. Możemy sobie to donieść tu, wziąć sobie reflektor, wstawić go tu, tak żeby też nie spaść. No i popatrzcie, jak jesteśmy blisko wyjścia. Dosłownie wystarczyłoby tutaj mieć reflektor i dałoby się wyjść, ale oczywiście nie zrobimy tego, tak? Nie może być tak prosto. Więc tak zagadka, jak większość tutaj, wydaje się na pozór prosta, ale nie jest. I wszystko rozbija się o jeden ten pałąk, który tutaj stoi. Nas to jakby podsumowuje trochę, nie? Nasze dokonania. No i tutaj są jakby takie dwa piece, jakieś takie grzałki i tutaj są kontrolery działające na światło. Jak się tu poświeci, to się przesuwa na drugą stronę i wtedy z drugiej strony robi się mostek. Tylko że problem polega na tym, że te dwie rzeczy, znaczy, że to jestem w stanie przenieść na tamtą stronę i dojść z tym tutaj, ale ten słupek, który stoi tu, no po prostu nie idzie go przenieść, dlatego że jak ja go stąd oderwę, widzicie gdzie to światło jest? Światło musi dotykać tego, no i wiązka światła daje światło, jest spoko, ale już tu tak kombinowałem, tak próbowałem, że po prostu nie wytrzymałem. Zobaczyłem sobie rozwiązanie na necie, ale szczerze mówiąc nie pamiętam wszystkich kroków, ale pamiętam rzecz, która jest tutaj kluczowa i najważniejsza, której ja nie mogłem rozkminić w ogóle, aczkolwiek byłem blisko, dlatego że tu jest taki balkonik, jak zobaczycie, i właśnie z tego balkoniku tutaj można byłoby się na przykład połączyć, na przykład jeżeli teraz bym tak przeniósł sobie to tu, no to to się odcina, nie? Ale jeżeli bym sobie poświecił odpowiednio tam i mogę to przenieść aż na tą stronę tu, no to mógłbym to połączyć, tylko w żadnym celu tak naprawdę, nic mi by to nie dawało. I tu z pomocą przechodzi nam to. O właśnie, o to chodziło. I tego nie mogłem skminić, że po prostu musimy reflektor ze światłem przenieść tu i teraz możemy się bawić. Teraz możemy coś próbować robić. No właśnie, tu nam się tak robi. No tak naprawdę, jak zobaczycie, to wystarczy to teraz... Wiecie, tutaj już mamy ścieżkę wytyczoną. Ale znowu dochodzimy do tego samego miejsca i teraz rozwiązaniem jest to, że teraz reflektor, który tam umiejscowiłem, musimy umiejscowić w tym miejscu i oświetli sobie tą drogę stąd tu, dokładnie w tym układzie jak jesteśmy teraz. No ale oczywiście nie jest to takie proste, bo ten reflektor tam został i teraz luka w mojej pamięci nie pozwala mi odtworzyć tych wszystkich kroków, więc wszystko będę musiał sobie wykminić od tego momentu, ale jakby już dużą podpowiedź mam. Co w sumie dobrze jakby rzutuje na gameplay, bo jakby znam kluczową informację, wiem oczywiście jak wyjść, co nie było trudne do domyślenia się, natomiast jeszcze musimy teraz wykminić jak to zrobić, żeby tam faktycznie przejść, bo jeżeli zrobimy tak, no to właśnie, kurczę, tu spadniemy. A, i teraz o co tu chodziło, jak to było? Dobra, to mam tu, muszę reflektor przenieść. No tu jest proste, jeżeli teraz reflektor odwrócę, to ta ścieżka wróci tu i reflektor będę miał na środku. Ta platforma tutaj konkretna jest najgorsza, tutaj nie może nic zostać. Czy musimy go przenieść na tamtą stronę, ale żeby go przenieść na tamtą stronę, chcielibyśmy tak zerwać tu i nie pozwolić, żeby to się... Kurczę, no ale właśnie to jest problem. Bo to się za każdym jednym razem odpala, bo ta ścieżka po prostu widzicie co się robi, nie? Jakbym się bardzo nie chciał z tym odsunąć, ani zasłonić tego, to to też zawsze będzie no dawać niestety taki wynik. Chyba że zrobimy to inaczej. Zerwiemy tu połączenie, chowając to, przeniesiemy to tu. Przeniesiemy to tu. I wystarczy, że tutaj to zostawię. Bo chodziło tylko, żeby to przenieść. Teraz tak, robiąc tak, otworzę sobie most na tamtą stronę. Nie, już, kurde, wykminiłem. Całkiem proste. Teraz oczywiście nie świecąc tym reflektorem na to nasze, możemy sobie go przestawić w to miejsce. I proszę bardzo, oświetlić ładnie tam korytarz. Teraz musimy się tylko wrócić przez te dwa płotki. I dupa, bo jesteśmy tu. Ja jeszcze muszę stąd wyjść. O, ale shit. Dobrze. Czyli teraz muszę zerwać to. Aha, dobra, zerwałem połączenie, więc nie ma. Teraz zerwę połączenie tu z tym. O właśnie. I się wrócę po tamten. Dobra, nie jest tak źle. Myślałem, że jest gorzej. Myślałem, że w kozi róg się zapędzę, ale na szczęście nie. Dobra, bierzemy. I tak mi się wydaje, że to jest ostatnia już zagadka w tej grze. Jest, dało się. Aha, ale tutaj nie wyjdziemy, ale za to tędy możemy pójść. Powiem wam tak, tu w drugą stronę idę niż powinienem, że pewna rzecz mi przyszła do głowy. A, tutaj dobrze poszedłem. Ciekaw jestem, co by było, jakbym poszedł w tą stronę, którą wydawało mi się, że mam iść. Pewna rzecz mi przyszła do głowy, jak sobie tak tutaj gram. Aha, dobra, można spać po prostu. No bo wiecie, Virgil nie wie, kim jesteśmy tak naprawdę. On tam na początku mówi, że pewnie jesteśmy jakimś inspektorem, coś tam, potem wymyśla coś jeszcze innego, a potem wymyśla, że jesteśmy tak naprawdę journalist, czyli po prostu dziennikarzem, który się tutaj, wiecie, jakoś wkręcił i chciał to wszystko zobaczyć i tak dalej. No i musimy mu tu pomóc i tak dalej. Ale pamiętajcie, że on oskarżał cały czas tego Artura, który z jednej strony na początku próbował... Znaczy, Artur przede wszystkim próbował sabotować całą tą inwestycję tutaj. Na początku korzystając z bardzo dziwnych technik podtruwania pracowników, a następnie próbując z nimi ratować ich wszystkich i odwrócić cały proces tutaj z tymi cieniami i tak dalej. Okej, no gdzieś tam jakieś dobre pobudki miał, aczkolwiek wykonanie dosyć leży. Natomiast tak się zacząłem zastanawiać, bo byliśmy w tym laboratorium Artura, i nie chcę po prostu, żeby się dalej gra odpaliła. Byliśmy w tym laboratorium Artura i no właściwie tam nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, po prostu nacisnęliśmy przycisk i Virgil mówi, coś ty zrobił, bla bla bla. Ale pamiętajcie, że on... Znaczy on do nas może mówić, nie możemy mu odpowiedzieć. On nas widzi na kamerach, ale pytanie, jak dobrze nas widzi na tych kamerach? Bo, tak się zastanawiałem, a co jeżeli to my jesteśmy Arturem? To by były jaja. O, coś się przycinało, dobra, jest winda, lecimy do góry. Może być też taki plot twist, albo faktycznie jesteśmy totalnie tutaj randomowi. Aha, okej, czyli te cienie się wydostają, tak? Why would you even suggest that? You disappoint me, James. Good. This will all be over soon. The journalist is almost... Wait. Why is this on? James, I'll call you back. Nie zauważył, że mam mikrofon włączony. What you just heard. Remember who I am and what I've sacrificed. No, nogę poświęcił, no faktycznie. Cost me my leg. My friend and my reputation, but that is nothing. I am willing to sign my checks in blood for Light Matter. I am a man of obsessions. Tak, no. Make yourself one of them. Okej, w końcu jesteśmy przy tym rdzeniu. Nareszcie. Widzieliśmy go na samym początku gry i w końcu tu jesteśmy. No, czyli jakby Virgil nie cofnie się przed niczym. I've prepared the shutdown procedure. Now pull the lever. Lever. On tak mówi lever, a lever to jest chyba wątroba i pisze się przez i. Myślałem, że to się czyta lever. Jak level, tylko przez amerykańskie r. Lever. Lever. Nie wiem. Dobra, niech będzie. Pytanie, to co zrobiliśmy u Artura, to co to właściwie zrobiło? Bo wygląda jakby to, że to nic nie zrobiło. Okej. The shadow anomalies have not subsided. However, yes. Listen, we have exhausted all your options for exiting the facility. No, super. Nie wyjdziemy już. I will fix the shadow anomalies. Now, I do not trust you around the core, so you're staying in that room. If you're hungry, well, the human body can survive 21 days without food. And as for water, I can turn on the sprinklers. Goodbye, journalist. Aha, czyli nasza rola się zakończyła, do widzenia. Bo my mieliśmy zresetować to źródło i wyłączyliśmy jakby zasilanie. Aha, to jest pewnie Emily. Strażnicy? They're ready to follow Virgil off a cliff. No one is willing to help me. But I hope you will. No, nie mamy nic lepszego do roboty. Jak tak sądzisz, dziewczyno? No dobra, niech będzie. Będziemy próbować. Tylko jeszcze nie wiem jak to... Aha, musimy to włączyć, tak? Bo myśmy wyłączyli zasilanie tego rdzenia, ale ono sobie... Ale ono sobie jakby samo z siebie się zasila teraz już. Zasiliłem, ok, aha, możemy się zaraz stąd wydostać, dobrze. To przebieżka, właśnie tak widziałem po gameplayu, że tak naprawdę to rozwiązanie tych wszystkich zagadek to nie jest jeszcze koniec gry, ale przypuszczam, że teraz będziemy mieli taką sekwencję, że po prostu będziemy szli. O, szlak, widziałem, że to się rusza, ale no, nie zdążyłem. Najgorzej, że tu brakuje często centymetrów. Dobra. Udało się, dobra. Przez te wiatraki się tam światło przesuwało. Właściwie różowy korytarz zawsze oznacza, że to jakby podążamy trochę śladami tej całej Emily i trochę wbrew Virgilowi. O, szlak, serio? Się będą zapalać i gasnąć, tak? No to musimy w tym czasie tu poprzeskakiwać. Ok, czyli to jakby nie są już te zagadki, bo nie ma tych całych wyjść awaryjnych, którymi się wcześniej poruszaliśmy. Tu jeszcze zobaczę, czy coś ciekawego, nic ciekawego, dobra. Czekamy aż zgaśnie. Okej, okay, raz. Holy shit. To jest jakaś dziwna sekwencja. Dobra, jedynka się zapala, dwójka się zapala, a trójka się gaśnie. Czy się zapali drugi raz? Tak, zapala się drugi raz, ok. Czyli tu musimy poczekać, nie możemy teraz skakać, tylko poczekać, wyczekać aż się zapali drugi raz. Zaraz, o, teraz. Dwójka zaraz zgaśnie, czwórka, przeskoczyliśmy, dobra, idziemy. Tu się, czekajcie. Słyszę kota znowu. Ale to nie mój, to ten w grze. Może ten Lux widzi co się dzieje i na kamerach i chce go ostrzec przed nami. Ale my jesteśmy tutaj normalnie jak James Bond. Dzisiaj dosłownie odnośnie Jamesa Bonda sprawdzałem pewną informację. Bo jest piosenka zespołu Muse Supremacy i ona brzmi dokładnie tak, jakbyśmy sobie wymyślili, jak brzmi piosenka z filmu Bonda, ale wcale nie jest piosenką do filmu Bonda żadnego, co jest strasznie dziwne. I tylko właśnie wiem, że ta piosenka została zgłoszona właściwie do tego, żeby być tą piosenką otwierającą film Skyfall, ale oczywiście nie. Bo lepiej wziąć kuźwa Adele, bo to taka popowa, popularna wokalistka strasznie. I vice versa była podobna sytuacja z kolejnym filmem z serii, czyli Spectre. To chyba był ostatni. Czekajcie, muszę sobie przyjrzeć jak to działa. Ok, czyli po prostu to się powiększa teraz, a teraz muszę zostać w środku. Ok. I do filmu Spectre też była stworzona piosenka przez, uwaga, mój ulubiony zespół, czyli Radiohead. Okej, gdzie? Co ja mam tu zrobić? Aha, tutaj, na tą stronę. Dlatego, że okazuje się, że wokalista Radiohead, czyli Thom Yorke, jest prywatnie przyjacielem Daniela Craiga, czyli odtwórcy głównej roli. I to sam Daniel Craig zaproponował Thomowi Yorkowi, że może by stworzył piosenkę do filmu Spectre. I oczywiście Radiohead zrobiło piosenkę do filmu Spectre, ale nie, wybrał jakiegoś wyjącego Sama Smitha, bo był popowy i był popularny. A ta piosenka jego jest tragiczna. Jeszcze ta Adele to idzie wybaczyć, bo no jest okej. W sensie taka taka bardzo, bardzo standardowa, ale to jeszcze jest ok. Ona ma dobry głos, ale ten cały Sam Smith... Dobra, pominijmy to. Rozumiem, że ten... Nie wiem, dlaczego klatki spadają, natomiast rozumiem, że trzeba tu kliknąć i będziemy overloadować. No właśnie. Tam byliśmy wcześniej. Przeszliśmy to wszystko. Tu jest drugie źródło zasilania. You vermin! I am not letting you destroy light matter. If you proceed any further, it will annihilate you in ways. Okej, tu nam się coś otworzyło. Jak to wiecie, standardowo w grach rządzi prosta i niezmienna od lat reguła. Do 3 razy sztuka, czyli żeby coś zrobić, trzeba to. Wow, shit! Spadłem. Żeby jakby skończyć jakąś tam sekwencję, otworzyć jakieś drzwi i tak dalej, potrzeba nam 3 prób, a właściwie 3 etapów. Czyli jak tutaj już podłączyliśmy główne zasilanie, podłączyliśmy jakieś drugie, które przeciąża, ale jeszcze nie do końca nasze źródło, to trzeba jeszcze tylko jedno podłączyć i będzie koniec. Holy moly, no, no, no. Przez chwilę, wiecie, miałem taki pomysł, że stanąć w miejscu i zaczekać, aż te drzwi sobie, wiecie, się otworzą znowu, ale przecież nie mogę. Nie, jestem szpiegiem. Awansowałem mocno. Od inspektora, poprzez dziennikarza, teraz zostałem szpiegiem. Okej, dobra, znowu się tu obraca, tym razem na czerwono. Nie, będziemy musieli w tym skakać. Holy shit, gro, nie rób takich rzeczy. Cofnęło nam ścieżkę, bo się tam zapadło po prostu. Okej, uff, udało się, czy to... Nie, to z rękawiczką, myślałem, że szczur. Nie wiem, czy ja to przeskoczyłem? No tak. Dła szyba, tu się nie dało zaskoczyć. Ja cię, ale tu trzeba być szybkim. Strasznie. Dobra, biegniemy. Jest jakiś... O! Tu znowu cień. Tu jest jakieś... Aha, otworzyłem sobie drzwi tylko na razie. Zaraz muszę się cofnąć, tak? Aha! Demy, czemu nie było następnego światła? A kurde. Nidrydy, czy muszę w tą stronę iść? Co to jest? Aha, coś tu się otworzyło, to tak po prostu. Bo inaczej bym nie był w stanie tak naprawdę teraz tam przejść. I znowu jakiś korytarzyk. Ale czekajcie, tu już byłem. A, dobra, to jest to samo miejsce, co wcześniej. Dobra, okej, tu coś spadło tylko... No nie rób takich rzeczy, gro! Cholera jasna, dobra. To jeszcze raz, w takim razie... Musimy przeskoczyć, tutaj tak, tutaj możemy iść dalej. Paczka, to... Otwórz, jest światło, jest wyjście. Wow, ale fajne są te sekwencje teraz na koniec, takie biegane, naprawdę. Że nie musimy już stać w miejscu przez 20 minut i się zastanawiać, co mamy zrobić. To jakieś algorytmy rozpisane. Tylko możemy sobie biegać. Dobra, dobra. Uspokój dupsko. Tutaj wchodzi się bez butów najwyraźniej. Aż schody przeciwpożarowe. Powinny być otwarte. Okej, czy to jest ostatni? Chyba tak. Dobrze. Okej. Czy to już jest koniec? O nie! Dobra. Czyli moja taktyka 3 etapów zawiodła. Musimy zrobić coś jeszcze. Tylko że fajnie, że kurde po prostu tutaj coś się zaczęło zamykać i światło nam znika. Przez chwilę jest rozświetlone wszystko, a za chwilę... Okej. Gdzie ja mam uciekać? Gdzie mam uciekać? Nie wiem. Demet. Tu nie ma wyjścia innego. Okej, dobra, czekajcie, bo tu są drzwi teraz otwarte. Lepiej sobie może to sprawdzić najpierw, ale no... Nie widzę tu opcji... Żeby tu wyjść stąd potem. Te drzwi są cały czas... A nie, czekajcie. Aha, one są chyba potem zamknięte. Co ja tu powinienem zrobić? No, no właśnie, drzwi się tutaj zamykają. Cześć, teczka, identyfikator. To jest też zamknięte z jakiegoś powodu teraz. Teraz jest otwarte. Tu coś się otworzyło, dobra. No i co dalej? Jak tu się wszystko pozamykało teraz? A, tu jest zejście, okej. Jak tu jasno, Boże. Czy tam ktoś stoi? Nie, tak mi się tylko wydawało. To się wydawało być postacią z tamtej perspektywy, ten cień tutaj tych jakichś tam paneli. Tu coś się sypie w ogóle. Przez ten rdzeń. No dobra, no ale ile już tego mamy? Raz, dwa, trzy... Nie wiem, gdzie trzy. Pewnie z drugiej strony. Jeszcze coś potrzebujemy? No to wychodzi... Hopsa. Tędy. O! A, roślinki. No tak, biedny kurde Virgil jest skuternogą i nas nawet nie dogonił, gdyby chciał. Tu się co dzieje? Drzwi w ogóle poustawiane. No już portal tak mocno wchodzi, nie? Te rozsypane lokacje, zwłaszcza właśnie dwójka, tam jedynka, no to jeszcze wszystko było takie ładne stery... O! Rylne! Gdzie ja wskoczyłem właściwie? I po co? Dobra, tutaj lecimy. Okej. Kurde! No i w ogóle... Założenie moje takie było, że to będzie bardzo krótki odcinek, bo patrzę, że tam dosłownie jakieś dwie, znaczy trzy albo cztery zagadki mi zostały, a tu cała taka sekwencja jest. Gdzie trzeba biegać od przełącznika do przełącznika, już to nie jest uznawane za zagadki, nie? Dobrze, dobrze. Nie ma to jak straszyć nas zachowaniem innej osoby. Fajnie, kurwa. Chyba zaczepiłem się o jakieś takie... Dlaczego, bro? Zaczepiłem się o te... Na tą drabinkę tutaj. Czy... jak to nazwać? Barierkę. Dobra, tu zeskoczymy. Teraz trzeba tutaj zeskoczyć. A czemu jesteśmy tak nisko? Aha, dobra, lecimy wyżej. Jezus, się wystraszyłem, że jesteśmy na jakimś niewłaściwym wagoniku. To dopiero było przerąbane. Okej, tutaj się szybko trzeba przedostać, żeby nas drugi wagonik nie zasłonił. O nie, ja mogę skoczyć. Dobra, 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 ogarnąłem. Bo ja jakoś tak się rozluźniam i tak, okej, dobra, ciekawe co będzie następne, a tutaj dupa. Trzeba szybko myśleć. I lecimy tu. Kurde, następne. Kojarzy się z tą taką sekwencją Mario w podziemiach, nie? Gdzie były to takie jeżdżące platformy w górę i w dół. Ile tego tu będzie? Wow! Shit, jakim cudem ominąłem? Tom, okej. Tu... No nie, następne. To niedobrze. O, tam jest, faktycznie. To jest ten James? Wygląda jak, kurwa, jak taki stary Iron Man. Okej, on coś rozwalił. Powstrzymał zamknięcie tych drzwi. No Jezus Maria. Nie mogę przyspieszyć, mogę tylko tak wolno iść. No jak z każdym wielkim umysłem w grach, no po prostu, wiecie, z wielkimi możliwościami przychodzi wielkie niedojebanie i zawsze musi być ten wielki wynalazca, musi być złoczyńcą. No dobra, no. Jakby raz proton raz kozie śmierci, raz proton w źródło i to właściwie nie jest źródło, tylko rdzeń. I bum! Skoro to wiecie, te całe cienie rozprzestrzeniają się poza całą tą placówkę. Chorobane. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w takiej placówce i wiecie, że takie ryzyko jak te cienie istnieją i musi być wszystko oświetlone. Okej. No to w nocy musisz spać przy zapalonym świetle, bo no nie możesz... Nie możesz zgasić światła, tak? Last year, 200,000 died from floods, 2.5 million died from pollution, 3.4 from starvation. Yes, I was reckless, but I was reckless for them. Every shortcut I took, every moral I compromised, was for their benefit. Yes, Light Matter had issues. But now I'll never know if I could have solved it. I was never given a chance to see if I could have solved it. Their deaths are on you. Kurde, no. Jakby gość ma dobrą puentę, nie? Bo on to robił po prostu, żeby pomóc ludziom, ale no cóż zrobisz. Dobra, no tutaj jakby nie dowiedzieliśmy się więcej, po prostu trzeba traktować się jako przypadkowego bohatera tej opowieści i bez jakiegoś ważnego, bez jakiegoś, jak to powiedzieć, wyraźnego powodu robiliśmy to, co robiliśmy. Aczkolwiek ciekawe jest zachowanie tego Jamesa, który zszedł, ale nagle stwierdził, że nie, że to jest w ogóle zdjęcie zespołu, jak super, miło was poznać, który stwierdził, że jednak pomoże nam tak naprawdę przeciążyć to i tyle. Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję serdecznie, dziękuję również twórcom za możliwość pogrania. O, bardzo, bardzo mnie to cieszy, jak jest właśnie możliwość przyciśnięcia jakiegoś przycisku i pominięcia endingu. Także nic, dzięki za oglądanie tej krótkiej serii. Kolejna taka gierka typu jakby portal-like, można tak to nazwać, właśnie z takimi zagadkami. Było całkiem przyjemne, jak wam mówiłem, możecie sobie, słuchajcie, sami zagrać w demo, czyli ileś tam pierwszych zagadek. Możecie sobie pobrać po prostu to ze Steama za darmo i zagrać. No. Link macie oczywiście w opisie pod filmem. To już wszystko. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.